Znajdujemy się w chwili obecnej na jednej z plantacji kukurydzy w województwie kujawsko-pomorskim. Jest już końcówka października. Rośliny prawie już przygotowane do zbioru, ale my tutaj możemy wokół zaobserwować szkody, jakie na tym konkretnym polu wywołała omacnica prosowianka. Nie jest jeszcze źle, ale nie jest też dobrze. Tutaj widać przykłady uszkodzenia łodyg poniżej nasady kolby. No i takie siłą rzeczy rośliny zwieszają się kolbami w dół. Te kolby nie są już odżywiane. Tutaj mamy z kolei przykład o żerowania omacnicy prosowianki. Tutaj widać trocinki, ale mało tego, tutaj pojawiła się od razu fuzarioza łodyg, o, w miejscu, gdzie wgryzła się o omacnica prosowianka. I cała kolba, jak można zobaczyć, przewróciła się na glebę i niesamowicie, prawda, pokryła się pleśnią związaną z pojawem grzybów z rodzaju fuzarium. To jest właśnie ten problem, że na tej jednej roślinie widzimy trzy agrofagi. Omacnicę i fuzariozę kolb oraz fuzariozę łodyg. A tutaj doskonale widać, co ten szkodnik zrobił z roślinami. Są bardzo połamane, chociaż no, jak wspomniałem, nie jest jeszcze tragicznie, bo są pola, gdzie to wszystko jest wymłócone przez szkodnika. Jesteśmy teraz przed kombajnem przystosowanym do zbioru kukurydzy, ale w tym kombajnie jest też bardzo fajna sprawa. Mianowicie tutaj w headerze są dodatkowe noże, które rozdrabniają resztki pożniwne kukurydzy i tak one między innymi wyglądają. I oczywiście tutaj był stosowany jeszcze mulcher. Ale właśnie połączenie noży na headerze kombajnu w połączeniu z nożami, bijakami w mulcherze to bardzo dobry sposób na mechaniczne zwalczanie omacnicy prosowianki, ale również na odpowiednie rozdrobnienie słomy kukurydzianej, żeby ta szybciej ulegała rozkładowi. A tutaj mamy mulcher z bijakami, który właśnie też jest stosowany do rozdrabniania resztek pożniwnych. I tak on wygląda. Wał z rozmieszczonymi bijakami, czy też młotkami. Znajdują się resztki po przejechaniu kombajnu, a tutaj jedzie mulcher, który będzie rozdrabniał resztki pożniwne. Warto ma.
znajdujemy się teraz na polu kukurydzy, które zaraz będzie koszone, ale tutaj już można zobaczyć część, która jest po koszeniu i została bardzo dobrze też zmulczowana. Także pozostały niewielkie fragmenty łodyg, ale tak niskie właśnie koszenie połączone z mulczowaniem sprawia, że omacnica prosowianka ma oczywiście problem z przeżyciem takiego zabiegu mechanicznego zwalczania. Oczywiście te gąsienice, które gdzieś tutaj nisko się osadziły na zimowanie, przeżyją, no nie ma na to rady, ale mimo wszystko część, która znajduje się w troszeczkę wyższych partiach łodyg, to jednak ulegnie zniszczeniu mechanicznemu. O, i tu można zobaczyć, jakie krótkie fragmenty resztek łodyg zostały pozostawione. Bardzo ważny zabieg mulczowania.